Raz dwa, trzy, raz 2-3, próba mikrofonu, próba mikrofonu. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Witajcie sobie w kolejnym filmie na kanale z takim oto tutaj naszym nowym towarzyszem, panem mikrofonem, który jest sobie tak w kadrze i go sobie trzymam. Ogólnie kwestia jest taka, byłem w Poznaniu i zostawiłem tam swój mikrofon, ten co zawsze mam. Bo zawsze sobie tutaj stał na biurku, wy go nigdy nie widzieliście. I po prostu, no, wyłapywał mi w miarę ok dźwięki, ale że tak w pośpiechu pakowania się zapomniałem go zabrać, a wiedziałem, że będę nagrywał odcinki też ten weekend. No to na szybko kupiłem sobie jakiś taki nowy, o, taki właśnie ten i po prostu on no, nie ma aż tak dużo mocy, więc ja muszę go trzymać koło siebie. Ale szczerze mówiąc, to wygląda naprawdę fajnie. To wygląda dobrze, bo ja się, nie wiem, nawet mi się chyba trochę różnie nagrywa. Bo czuję się jakbym trochę występował przed wami. Nie wiem, może to, że ja tak właśnie czuję się jakbym występował, to jest to dla mnie jakieś przyjemniejsze. Nie mam pojęcia, po prostu, po prostu się dobrze będę chyba dzisiaj bawił, ale nie ma co, przejdźmy do rzeczy. Kolejny odcinek, omawiamy dzisiaj kolejną rzecz. Kolejny serial. Serial pod nazwą Auta w trasie. Ogólnie tak. Był dzień Disney Plus wczoraj i weszło dużo właśnie nowych rzeczy, a przede wszystkim właśnie serial auta w trasie. Ogólnie się naprawdę cieszę, bo jak wiecie lub nie, auta to moja ulubiona animacja. A dawno żadnego niczego nowego od aut nie było. No bo mieliśmy trzy filmy, mieliśmy już pierwszy serial pod nazwą Bujdy na S-ach, gdzie Zomek zawsze mówił, jaki Bujdy jak prawda. Ale ostatnia rzecz jakoś pojawiła, to chyba właśnie auta 3 były ostatnie, to był który rok? 2017, także 5 lat bez niczego z aut, no więc fajnie, że coś się pojawiło. A już wam powiem na stacji, że serial jest naprawdę fajny, taki, żeby ser Rzeczywiście, jak macie chwilę czasu, on tam trwa w sumie z 9 odcinków po tam 10 minut około, no to byłoby te półtorej godziny, ale w sumie z każdego odcinka odetnijcie 3 minuty, bo tyle trwają napisy końcowe, więc no wychodzi tak około godziny, żeby sobie ten serial obejrzeć. Więc jak macie godzinę czasu, to naprawdę siądźcie sobie, obejrzyjcie, bo naprawdę warto. Zresztą no ten, ten film będzie o tym, że warto, bo wam po prostu opowiem, bo nie wiem szczerze że co ja bym recenzować, bo jeżeli chodzi o plusy, minusy, to tak yy, szybko powiem, że jedynym minusem jest to, że jest tego mało, ja bym chciał trochę Więcej, bo godzina, no, 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 jest ok, ale to trochę mało. A jak na mini serial, to tak, no, wystarczająco. A z plusów, chyba wszystko jest na plus. Ogólnie ten serial mi się bardzo podoba i nie widzę tam żadnych jakichś minusów. Po prostu taki fajny mini-serial do obejrzenia, jak nie mamy nic do roboty, a po prostu chcemy się. Rozluźnić, siadamy sobie w fotelu i sobie po prostu odpowiem, z plus i oglądamy. Także naprawdę, ja polecam i no przychodzę wam, żeby wam omówić, opowiedzieć, i no. No i tyle po prostu. Przejdźmy do rzeczy. Ok, więc tak, o co chodzi. Złomek się okazuje ma siostrę, No, nigdy nie było mówione, że ma jakąś rodzinę, więc no dowiadujemy się, że ma siostrę i jedzie na jej wesele. No i zygzak, mówi ej, poradę z tobą. No i jeszcze kwestia jest tego, że złomek wpada na pomysł, że zamiast jechać tak, no, jakoś tak, wiecie, że po prostu szybko pokonujemy trasę i koniec, to jedźmy o własnych. Siłach i przeżyjemy jakąś fajną przygodę Zygzak na początku taki niechętny Ale dobrze, że się zgodził, bo dzięki temu mamy Naprawdę fajną dziewięcioodcinkową przygodę Ogólnie po prostu mamy dziewięć odcinków i w każdym gdzieś jakaś taka fajna przygoda Właśnie mi to bardzo przypomina bóję na Resorach, bo tam Właśnie też było, że Zonk w każdym odcinku Wcierał się w jakąś inną postać, raz był Autem driftowym, raz był strażakiem Raz był eee, Kim tam? Muzykiem, różne takie Inne rzeczy robił. więc to mi też bardzo przypomina Bo właśnie gdzieś jakaś taka akcja, po prostu są W jakimś miejscu i coś się fajnego dzieje, więc więc przejdźmy pokoje te wszystkie akty. W pierwszym odcinku pojechali do parku dinozaurów, gdzie zygzak był taki bardzo zajawiony na ten park dinozaurów, co tam wszystko jest i tak dalej. Złomek taki trochę niechętny, ale finalnie tak sobie przystał i się obudził nagle 50 milionów lat wstecz i walczył z dinozaurem. I mu się wtedy bardzo spodobało. Drugi odcinek to nawiedzony hotel. W sensie, no pojechali do jakiegoś hotelu, który okazał się nawiedzony. Jak na początku zygzak był taki bardzo odważny, mówił, że no fajnie tam jest, a złomek był taki bardzo wystraszony. No finalnie w środku nocy złomek sobie smacznie spał, a zygzak jeździł po tym hotelu. I goniły go jakieś zjawy. I tu właśnie była scena, bo ogólnie jest dużo scen, gdzie po prostu tak, tak po prostu z niczego śmiechłem. Nie spodziewałem się, że w danych scenach śmiechnę, ale w tych właśnie śmiechnąłem. I na przykład właśnie była taka scena, gdzie Zygzak tak jeździł i goniły go dwie. Zjawy bliźniaczki. <noise> I to było tyle śmieszne, że. Jeden, że ja się nie znam akurat na chorobach jakoś tak, ale kojarzy mi się, że w jakimś tam horrorze była taka coś, że były takie właśnie dwie małe dziewczynki przerażające. Oraz też poza tym sam Zygzak miał właśnie takie dwie bliźniaczki, które były jego wielkimi fankami. On tam potem były fankami Maruchy, no i takie tam rzeczy. Więc po prostu jak ujrzałem te właśnie dwie bliźniaczki, zjawy, to po prostu śmiechłem. No i tam Zygzak się pojeździł przez całą noc. No ogólnie wystraszył się, jak nie wiem, ale finalnie na końcu przeżył i uciekł. Trzeci odcinek to w zygzaki zomek wylądowali na takim jakby. Śniegowym pustkowiu, coś takiego, i tam ogólnie była grupa out, która po prostu mierzyła prędkość sobie. No, po prostu, i tacy, tacy po prostu ścigacze, którzy po prostu ścigali się na jak największą prędkość. No i ogólnie tam złomek postanowił, że weźmie udział w tym wyścigu, potem jacyś dwaj mu zaproponowali, Ej, my cię stuningujemy stary. Bo ogólnie tam też jest, że złomek tak, no jest mu szkoda, że nie może wygrać z zygzakiem, nie może być od niego szybszy. A tu nadarzyła się ku temu okazja, więc ją postanowił wykorzystać. Niestety zygzak się obawiał, że złomkowi może się stać krzywda, no i miał rację, bo i to koj jak śmiechłem, po prostu tam się no miał kraksę i wylądował w niebie. Wylądował w niebie i to było tak zabawne. Nie wiem, bo to jest coś, czego się kompletnie nie spodziewałem, a się wydarzyło i było śmieszne. miał on się tam z panią Anielicą targował, a potem finalnie ją wykiwał i wrócił do ciała, przeżył i... Pojechali dalej. Ogólnie widzowie, ja prawdopodobnie będę mówić często pod koniec odcinka, że pojechali dalej i będę też pewnie często mówić, że to po prostu jest zabawne, bo naprawdę ja nie mam co tutaj recenzować, po prostu wam o tym opowiadam i tyle. Bo ten jest po prostu bardzo dobry, dlatego ja mogę po prostu o nim opowiedzieć i tyle. W czwartym odcinku dołączyli do grupy łowców duchów i porwali na wielką stopę, co w finalnie udało im się zrobić, uporowali ją, a się okazało, że to nie była wielka stopa, tylko to była pani Monster tak? ona miała na imię... Ivy albo Hyvie. W ogóle to było takie, że ja usłyszałem właśnie imię. Ja się potem przez cały czas, jak słyszałem to imię, zostawiałem ona na imię Ivy czy Hyvie. I tak cały czas, aż do 9 odcinka, nie byłem pewny, jak ona ma na imię. No i ogólnie razem z nią postanowili, że wykurzą tych chłopców duchów z lasu, żeby ona miała święty spokój, i przebrali się za kosmitów. I to było naprawdę rewelacyjne. Zobaczcie sobie. O, to też pewnie powiem parę razy, że to jest naprawdę rewelacyjne. No i potem z tą panią Monster, tak? Ivy, Ivy będą mówił Ivy. Pojechali dalej i trafi na cyrkowców. I tu kolejny moment, jak śmiechłem. Zygzak okazuje się boi się clownów. Znaczy, dobra, okej, okay, no to jest normalna fobia, która może faktycznie być. Ale z jakiegoś powodu, jak Zygzak się boi. Mnie to po prostu rozbawiło. No i ogólnie tam był cały występ cyrkowców. Finalnie oni poprosili, żeby Ivy do nich dołączyła. No i tam też moment będzie śmiechłem, bo ona, zamiast przejechać ze wszystkie auta, to ona tak by po nich skakała, je podrzucała i tak dalej. To było naprawdę zabawne. Potem Zygzak i Złomek już sami pojechali dalej. I mamy tutaj też akcent muzyczny, ponieważ Złomek, który mówił, że no, tiry to są naprawdę równiachy, trafił na grupkę tirów i razem z nimi śpiało piosenkę o tym, jak fajnie jeździć w trasie. Zygzak w tym samym czasie siedział w sklepie i wybierał sobie jakieś rzeczy. Także. Minęła go naprawdę niezła zabawa Potem taki miły akcent filmowy Ponieważ Zygzak i Zomek trafiają na plan filmowy Jakiegoś horroru o zombiakach I biorą w nim udział No ogólnie zostali zaangażowani Najpierw Zygzak został zaangażowany do jakiegoś policjanta I miał jedno zdanie do powiedzenia Jak to było Nie patrz na mnie I nie umiał tego powiedzieć I było te jest 40 dubli chyba jakoś tak No ogólnie coś tam około 40 Dużo tego było w każdym razie I on nie umiał tego powiedzieć I to też było po prostu zabawne Natomiast Zomek okazało się Że nie dość, że ma wielki talent komiczny to jeszcze ma wielki talent aktorski I został aktorem, tam grałki, kilka rur I tak się wspinał, bo te role były każda kolejna lepsza Aż w finalnie miał zagrać prezydenta Nie zagrał tego prezydenta w finalnie, bo zmienili film Także jest szkoda Ale Złomek potem powiedział tą przemowę Która naprawdę mogła poruszyć serce I ostatnia akcja przed weselem Mianowicie trafi na jakieś premiona dzikie Które kłóciły się, nie wiadomo o co w ogóle wojnę jeszcze chciały zrobić Ale Zygzak i Złomek mówią Ej ale wy nawet nie wiecie, o co się kłócicie. To po co wy się kłócicie? Weźcie wy sobie, po prostu, siądźcie sobie, zróbcie sobie piknik albo gdzieś jedźcie i niech będzie ok. No i finalnie to tam się udało, na samym końcu. No i przychodzi ostatni odcinek, gdzie no jest to Wesel. No dojeżdżamy tam właśnie do miejsca, gdzie mieszka siostra Złomka, o imieniu Niezłomea, tak takie ma imię. I okazuje się, że w ogóle ona jest przy jakimś przekrętym burżujem, bo mieszka jak w jakiejś wielkiej rezydencji. Ciekawe, że właśnie Złomek pochodzi z takiej rodziny. Były też przez akcję to serial. Złomek tak mówił, że no on to ze swoją siostrą nie przepada, bo rozchodzi się o to, że po prostu oni cały czas konkurowali ze sobą o różne rzeczy. No i też właśnie w tym odcinku konkurowali o wszystko, co tylko możliwe. finalnie chyba wygrała nie złomea, ale też już nie pamiętam. Ważniejsze było to, że pojawia się Cruz i trochę hej do rozumu i przestaje się kłócić. A potem jeszcze złomek zniósł toast i Piękną przemowę o tym, że nie ma co się kłócić, lepiej spędzać czas z przyjaciółmi. Tak, bardzo miło. taki miły akcencik. I Zygzak, też, który znowu mu się nie chciało jechać, chciał płacić samolotem w drogę portową. Mówi: Ej, Złomek, wracajmy na swoich kółkach, przeżyjmy jeszcze jedną przygodę. No i. Koniec. Więc tak to się więcej prezentuje. Naprawdę, widzowie, ja powiem wam, faktycznie, jak macie godzinę czasu, siądźcie sobie, obejrzyjcie. Bo jest naprawdę kupa frajdy. Ja się po prostu co chwilę śmiałem i po prostu, no fajnie się to po prostu oglądało. Nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć. Obejrzyjcie. Ja polecam. O, tak zakończymy. I to będzie już na tyle w tym filmie. Także, jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!